osiągnąć stan równowagi bryły sztywnej albo układu wielu punktów materialnych? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się najpierw nad takim pojęciem, które nazywa się środkiem sił. Otóż jeśli mamy bryłę sztywną, czy układ wielu punktów materialnych, to wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że w polu pewnych sił na każdą cząstkę będzie działała pewna siła i suma tych wszystkich sił da pewną siłę wypadkową i możemy cały ten układ wielu punktów materialnych zastąpić właśnie punktem, do którego jest przyłożona ta wypadkowa siła i taki punkt, czy położenie tego punktu nazywa się wektorem położenia środka sił albo jeśli mamy do czynienia z siłą ciężkości, a przecież wiemy, że to jest siła, która dominuje w naszym otoczeniu, to jest to środek ciężkości. Czyli jak jest zdefiniowany środek ciężkości? Więc wyobraźmy sobie, że mamy układ właśnie takich wielu punktów materialnych, które znajdują się w polu grawitacyjnym ziemskim i do każdego punktu jest przyłożona siła i ta siła może spowodować moment siły, czyli może być odpowiedzialna za wystąpienie ruchu obrotowego, czyli będzie występował moment siły i ten moment siły będzie sumą momentów sił od wszystkich sił, które będą w układzie i okazuje się, że właśnie ta suma wszystkich momentów sił może być zastąpiona przez wypadkową siłę, która jest przyłożona w takim punkcie wybranym, który nazywa się środkiem ciężkości albo inaczej środkiem sił. I tą sumę wszystkich momentów sił od wszystkich punktów możemy zastąpić tym momentem siły pochodzącym od siły, która jest umieszczona w środku ciężkości. Jeżeli to jest pole grawitacyjne w pobliżu powierzchni Ziemi, to ten środek ciężkości to jest naprawdę środek masy takiej bryły sztywnej. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę taką sytuację, że jesteśmy właśnie w pobliżu pola, w pobliżu Ziemi, to wtedy jeżeli sobie wybierzemy jakąś bryłę sztywną i założymy sobie, że jej środek masy znajduje się w wybranym punkcie, tak jak na tym rysunku, no to możemy też zwrócić uwagę na to, że jeśli jesteśmy w pobliżu powierzchni Ziemi, to linie sił pola grawitacyjnego, a to będzie temat, którym się zajmiemy w odcinku 48, będą równolegle do siebie i w związku z tym również przyspieszenie ziemskie to będą wektory, które będą równolegle skierowane do środka, do powierzchni Ziemi. I wówczas możemy założyć, że przyspieszenie ziemskie, jakie będą posiadały poszczególne punkty, to będzie przyspieszenie takie samo, dla każdego punktu jednakowe. I wtedy, jeśli skorzystamy z tej definicji, którą wprowadziliśmy przed chwilą dla środka ciężkości i skorzystamy z faktu, że dla środka ciężkości moment siły względem tego środka ciężkości, moment siły wypadkowej jest równy sumie momentów sił pochodzących od wszystkich sił, które działają na każdy element bryły sztywnej, to po jednej stronie mamy moment siły, który wyraża się właśnie takim wzorem, że to jest wektor położenia każdego punktu razy siła ciężkości. Już korzystamy przy tym z faktu, że ten wektor przyspieszenia jest taki sam dla każdego punktu, czyli możemy znowu tę sumę z indeksem, masę z indeksem i wyciągnąć razem z RI przed ten iloczyn, jako jedno wyrażenie w iloczynie wektorowym, ale suma po I, MI razy RI to jest oczywiście masa całego tego układu, tej bryły sztywnej, razy wektor położenia środka masy, no i iloczyn wektorowy z G. A więc w rezultacie otrzymujemy, że to jest wektor położenia środka masy razy siła ciężkości, która jest przyłożona w środku masy. Z drugiej strony wiemy z definicji, którą sobie przed chwilą wprowadziliśmy, z definicji pojęcia środka siły ciężkości czy środka siły, to wektor położenia środka ciężkości razy ciężar to jest ten moment siły, o którym mówiliśmy, moment siły wypadkowej. A więc jeśli przyjrzymy się temu wyrażeniu po lewej stronie i po prawej stronie w ostatniej linijce, to widzimy, że po prostu wektor położenia tej siły ciężkości i wektor położenia środka masy to jest jedno i to samo. Czyli w pobliżu powierzchni Ziemi, tam gdzie prawdziwe jest założenie, że wektor położenia
że wektor przyspieszenia ziemskiego jest jeden dla wszystkich punktów bryły sztywnej, czyli jak jesteśmy blisko Ziemi, dla każdego punktu tego wskaźnika wektor przyspieszenia ma taką samą wartość i linie sił pola tego grawitacyjnego są równoległe do siebie, to jest to stwierdzenie prawdziwe. Ale jeśli teraz znajdziemy się daleko od powierzchni Ziemi, czyli znajdziemy się gdzieś na przykład w statku kosmicznym, to wtedy w dużej odległości od Ziemi linie sił pola grawitacyjnego nie są równoległe do siebie, ponieważ one są zgodnie z tym, co powiemy sobie na wykładzie 48, podczas odcinka 48, one są skierowane wzdłuż promienia Ziemi. Czyli w związku z tym, jeśli znajdują się w dużej odległości, to te linie sił nie są równoległe. I jeśli mamy taki skończony obiekt jak satelita, to te punkty, które znajdują się, punkty skrajne satelity, na te punkty skrajne działa trochę inna siła grawitacji, to znaczy kierunek tej siły grawitacji jest inny, bo te linie sił rozchodzą się właśnie radialnie od środka Ziemi. W związku z tym wektor położenia środka masy i wektor, który definiuje siłę ciężkości, znajdują się w innym miejscu, a więc nie możemy wtedy korzystać z tego przybliżenia, z którego skorzystaliśmy przed chwilą, jak wtedy, kiedy ciało znajduje się tuż nad powierzchnią Ziemi. Jak teraz ten środek ciężkości jest związany z równowagą bryły sztywnej? Otóż równowaga bryły sztywnej to jest rozwiązanie następującego przykładowego zagadnienia. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś deskę, która znajduje się na podporze i ta podpora działa na tę deskę z siłą F2. Z drugiej strony jeszcze załóżmy, że na deskę działają siły F1 i F3 na skrajach tej deski. No i środek masy deski znajduje się w punkcie, który został oznaczony jako 0. Jesteśmy w pobliżu pola, właśnie w pobliżu powierzchni Ziemi, więc możemy założyć, że to jest środek masy, ten środek siły ciężkości będzie również środkiem masy. No i teraz wyobraźmy sobie, że chcemy, żeby ten układ był w równowadze. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, kiedy będzie w równowadze, musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie będzie się znajdował właśnie ten, gdzie będzie się, czy jaką wartość będzie musiała posiadać siła, którą my powiedzmy, że przyłożymy sobie w punkcie, który oznaczyłam jako punkt A. I chcemy odpowiedzieć na pytanie, jaka musi być wartość tej siły, jak ona ma być skierowana, żeby ten układ pozostał w równowadze. Otóż spodziewamy się, że ten układ będzie w równowadze, jeżeli środek ciężkości będzie znajdował się tuż nad podporą. A więc możemy z tego skorzystać, że jesteśmy blisko powierzchni Ziemi i ten środek ciężkości będzie się pokrywał ze środkiem masy. Tak możemy to rozwiązać. Tak możemy rozwiązać to zagadnienie. A z drugiej strony sprowadza się ono do następującego stwierdzenia, że po pierwsze, żeby była równowaga, to suma wszystkich sił działających w tym układzie musi być równa zero, czyli wypadkowa siła zewnętrzna musi być równa 0, a więc jeśli sobie założymy, że my przykładamy tu jakieś siły F1 i F3 i jakąś siłę nieznaną w punkcie A, a siła ze strony podpory jest siłą F2, to suma tych sił musi, wektorowa suma sił musi być równa 0 i rzecz się ma podobnie z momentem sił, bo jeśli chcemy, żeby była równowaga, to znaczy, że chcemy, żeby nie było ani ruchu postępowego, taki warunek musi być spełniony, ani nie chcemy, żeby był ruch obrotowy. Czyli wypadkowy moment siły też musi być równy 0. Nie wystarczy równowaga sił. A więc jeśli to będziemy analizować dla takiego przykładu, jak na rysunku, czyli wyobraźmy sobie, że to jest człowiek, który jest nachylony pod pewnym kątem do podłoża. Na człowieka działają dwie siły. Działa siła ze strony podłoża i działa siła przyłożona w środku masy, która jest ciężarem, czyli siła reakcji i ciężar. I teraz widzimy, że nawet jeśli te dwie siły co do wartości są takie same, to pojawia się niezerowy moment siły, który będzie powodował obrót tego układu, czyli będziemy się przewracać po prostu. A więc
przepraszam, więc żeby policzyć moment siły ciężkości względem środka masy, to ten moment siły to jest iloczyn wektorowy R na Q. Jak zwykle R przesuwamy do miejsca, w którym się zaczyna Q i otrzymujemy zgodnie z definicją wektor momentu siły, który będzie skierowany zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej albo regułą prawej dłoni za tablicę, czyli wektor, który będziemy oznaczać tak jak właśnie w poprzednich odcinkach oznaczaliśmy do tablicy. I ten moment siły będzie powodował, że ten układ będzie się obracał zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, czyli jeśli się nachylimy, to niechybnie czeka nas taki koniec, że musimy znaleźć się na podłodze. Jak teraz, jakie rodzaje występują równowagi bryły sztywnej? Podobnie jak dla punktu materialnego analizowaliśmy równowagę takiego układu mechanicznego, to tam powiedzieliśmy sobie, że występuje równowaga trwała, chwiejna i obojętna. I jak to wygląda w przypadku bryły sztywnej? Jeżeli jest równowaga trwała, to wtedy wyprowadzenie takiego układu ze stanu równowagowego będzie powodowało powrót do stanu równowagowego, tylko w przypadku bryły sztywnej na tym konkretnym przykładzie będziemy mieć do czynienia z ruchem obrotowym. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy tarczę, która ma punkt zawieszenia powyżej środka masy, czy środka ciężkości, do którego jest przyłożona właśnie siła Q, czyli ciężar tej bryły. No i teraz wychylamy z położenia równowagi i jeśli właśnie jest tak, że ten punkt zawieszenia znajduje się nad środkiem ciężkości, to bryła wróci do położenia równowagowego, czyli wychylam ją z położenia równowagowego. Jak wychyliłam, to wtedy pojawi się moment siły Q, niezrównoważonej siły Q i ten moment siły będzie miał zwrot taki, zgodnie właśnie z definicją iloczynu wektorowego, że spowoduje powrót do położenia równowagowego, bo kierunek wektora M będzie taki jak na rysunku. Możemy to prześledzić, porównując z tym kierunkiem, jaki był przed chwilą dla poprzedniego przykładu. Można sobie przećwiczyć, że to jest dokładnie ten sam kierunek, czyli bryła wróci do położenia wyjściowego. To jest stan równowagi trwałej, czyli jeśli punkt zawieszenia znajduje się nad środkiem ciężkości. A teraz przeanalizujmy sytuację, kiedy mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, którą, jak sobie już wyobrażamy, jest sytuacją nierównowagową, czyli sytuacją, kiedy łatwo jest wyprowadzić ten układ ze stanu równowagi. To się nazywa stan równowagi chwiejnej. Rzeczywiście, jeśli tylko spowodujemy za pomocą pewnej siły F, że wychylimy tę tarczę z położenia równowagowego, to wtedy będziemy mieć do czynienia z powrotem tarczy do stanu równowagowego. Dlaczego tak się dzieje? To wynika z kolejnego rysunku, na którym przedstawiono sytuację jakąś przejściową, zanim tarcza wróci do stanu równowagowego. Jest niezrównoważony moment siły Q na promieniu R, o wektorze R i w związku z tym ten moment siły znowu będzie powodował obrót do tablicy, znaczy wektor momentu siły jest skierowany do tablicy, czyli obrót jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara i tarcza wraca do położenia równowagowego. Wróćmy jeszcze do tego położenia wyjściowego. Tutaj właśnie jest taka sytuacja, że ten punkt, w którym tarcza jest zawieszona, znajduje się pod tym punktem, w którym znajduje się środek ciężkości i to samo ma miejsce w tych kolejnych fazach ruchu. W każdym przypadku jest właśnie to, tak jak na tym rysunku, czyli punkt, w którym znajduje się środek masy i punkt zawieszenia są nie na jednej prostej. Co więcej, ten punkt jest powyżej punktu, w którym znajduje się punkt zawieszenia. No i wreszcie, jak to jest wtedy, kiedy mamy obiekt złożony z wielu punktów materialnych i punkt podparcia to nie jest jeden punkt, ale jest powierzchnia podparcia, tak jak dla samochodu.
I otóż można pokazać, że jeśli środek ciężkości znajduje się nad tą nadrzutem powierzchni na podłoże, to wtedy na linię horyzontalną, to wtedy zawsze będzie stan równowagowy. Jeśli znajdzie się ten wektor środka ciężkości, znaczy jak środek masy znajdzie się, czy środek ciężkości znajdzie się poza tym obszarem, tak jak na tym rysunku, to wtedy to już jest stan nierównowagowy i możemy oczekiwać, że ten samochód będzie musiał się przewrócić. Oczywiście, jeśli środek masy jest wyżej, to trudniej jest ten warunek spełnić, żeby ten punkt znajdował się w tym obszarze pod porami. I w związku z tym, jeśli jest wyższy samochód, to jest oczywiście przy mniejszym kącie nachylenia szosy sytuacja niebezpieczna niż wtedy, kiedy ten samochód ma środek masy obniżony. A więc na pewno bardziej stabilna jest sytuacja taka, kiedy ten samochód ma środek masy niżej. Im wyższy jest, tym jest bardziej niebezpiecznie, bo jest mniej stabilny. Dziękuję bardzo za uwagę.